Asus na targach Computex 2014 zaprezentował następcę znanej i cenionej hybrydy, czyli modelu T100. Mowa oczywiście o T200, który po wyjęciu z pudełka sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jednak nie obyło się bez pewnych potknięć, o których w dalszej części. To, co jako pierwsze rzuca się w oczy, to z pewnością lepsze materiały, ale niestety też spora waga i grubość, bo 26 mm to jednak całkiem sporo. Asus zrezygnował z błyszczącego i zbierającego odciski palców plastiku, a postawił na matową powłokę z radialnym wzorem zaczynającym się od logo producenta. Całość jest dobrze spasowana, ogólnie nic nie trzeszczy, z wyjątkiem środka obudowy. Uciskanie loga w tym miejscu skutkuje minimalnym zapadaniem się całości. Teraz tradycyjnie już przyjrzymy się złączom, jakie oferuje tablet i klawiatura. Zaczynając od przycisku Windows, który znajduje się w tym miejscu. Następne są przyciski do regulacji głośności oraz przycisk Power, a także oko kamery, które ma 5 megapikseli. Są tutaj też dwa stereofoniczne głośniki, z których wydobywa się całkiem niezły dźwięk. Tutaj mamy matową powłokę tabletu, o której już mówiłem, i dość ładnie wyżłobione logo. Na tej krawędzi natomiast znajduje się złącze sygnałowe oraz miejsce, gdzie wpinają się zawiasy. Z kolei lewa krawędź oferuje nam gniazdo ładowania słuchawkowe, micro HDMI, micro USB i czytnik kart micro SD. To jest jedyna krawędź, jaka oferuje którekolwiek porty. Tu mamy mikrofon i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o jakieś złącza. Klawiatura wygląda względnie solidnie. Na prawej krawędzi, przepraszam, na lewej oferuje nam złącze internetowe i USB 3.0, na dolnej niczego nam nie oferuje, natomiast prawa to USB 2.0. Z kolei tu pod tą klapeczką znajdziemy dysk twardy lub SSD w zależności od wersji. Jak widać, klawiatura sprytnie udaje aluminium, chociaż w całości jest wykonana z plastiku. Jest wygodna w użytkowaniu, jest ważne, że jest pełnowymiarowa. Tablet wpinamy do klawiatury dość łatwo, aczkolwiek trzeba czasami użyć trochę precyzji. Problem jest właśnie z otwieraniem, gdyż tablet kompletnie nie jest wyważony w połączeniu z klawiaturą. Może dlatego, że dysk jest ulokowany w górze klawiatury, nie w dole, tak jak na przykład ma to miejsce w Macach. Całość włącza się w około 14 sekund, niestety nie zawsze za pierwszym razem. Czasami trzeba wcisnąć przycisk jeszcze raz, ponieważ tablet zupełnie nie reaguje, oprócz pokazania nam loga producenta. Skoro zacząłem już mówić o problemach z włączaniem, to kolejnym wartym odnotowania jest problem z gładzikiem. Mianowicie ma on niebywałe trudności z interpretacją komend wydawanych dwoma lub trzema palcami. O ile przesuwanie czy obracanie zdjęć i scrollowanie treści w internecie działa, o tyle powiedzmy wysuwanie poszczególnych elementów z lewej czy prawej krawędzi znane z Modern UI w zasadzie nie istnieje, a powinno. To jest jeden z problemów. Kolejnym jest moduł Wi-Fi, który od razu po włączeniu urządzenia ma spore problemy z połączeniem się z siecią, a też z wyszukaniem którejśkolwiek sieci. Długo się łączy, jeżeli już się połączy, to kończy się to komunikatem o ograniczonym dostępie. Jeżeli już się połączy, to działa stabilnie, nie rozłącza się, jakość połączenia jest wtedy jest odpowiednia, ale problem pojawia się właśnie na samym początku, od razu po włączeniu urządzenia. Ekran również ma spore problemy, niestety z podświetleniem czarnego koloru. Widać to najlepiej w nocy, na dużych czarnych elementach. No i precyzja. Precyzja też mogła być nieco lepsza. Trzeba czasami się napocić, żeby trafić w chciany element, który powiedzmy nie jest kafelkiem, tylko tak jakimś linkiem. Prawoklik poprzez dotyk, czyli dłuższe przytrzymanie ekranu, też nie zawsze, o dziwo, działa. To tyle, jeżeli chodzi o ekran. To są w sumie największe minusy urządzenia. Sama płynność działania jest odpowiednia. Nie jest to oczywiście sprzęt do grania, tak więc nie sprawdzałem nawet tutaj tytułów ani starszych, ani nowszych, ponieważ do codziennego użytku typu Facebook, jakaś konsumpcja treści, pisanie artykułów, jakaś najprostsza próbka zdjęć, do tego ten sprzęt sprawi się znakomicie. Jednak
do gier czy bardziej wymagających programów graficznych czy AutoCAD-a, ten sprzęt się nie, po prostu się nie nadaje. Podsumowując, czy warto wydać na hybrydę 1800 zł? Gdyby nie rozdzielczość, zaledwie HD i kilka dość poważnych błędów, pewnie byłoby warto, jednak przy takim natłoku niedociągnięć i mankamentów trochę słabo. Dzięki za uwagę, cześć Wam!